Cześć, tu Gosia Piasecka. Zaczynamy z drugim odcinkiem rajdowych newsów dla Was. Zapraszam. W miniony weekend odbył się rajd Argentyny, który okazał się bardzo ciężką próbą dla kierowców i maszyn. Doświadczył tego m.in. Hayden Panon i John Kennel z ekipy Hyundai. Załodze nic się nie stało, ale pod opiekę służb medycznych trafili kibice, którzy złamali przepisy obowiązujące w trakcie rajdów, ponieważ stali zbyt blisko tras. Wychowcami byli także Terry Neville i Andreas Mikkelsen, którzy dokładnie nadzieli się na ten sam kamień co Panon na odcinku specjalnym numer 9. Wracamy do kraju, gdzie na Dolnym Śląsku odbyła się pierwsza runda lotos rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Jak zapowiadałem w poprzednim odcinku, jeszcze przed wystartowaniem rajdu w sobotę już kilku zawodników otrzymało kary finansowe w związku z niedopełnieniem przez nich obowiązków wynikających z regulaminu uzupełniającego, dotyczącego dołączenia zgłoszenia wymaganych i aktualnych dokumentów. Została nałożona na nich kara w wysokości 300 zł, co wzbudziło falę niezadowolenia wśród zawodników, ale panowie i tak musieli zapłacić kary, aby móc uczestniczyć w rajdzie. A rajd sam ciekawy i trudny, o czym przekonało się sporo startujących załóg, m.in. Radek Typa z Danielem Siatkowskim, którzy jadąc Peugeotem 208 uderzyli kołem w krawężnik, w efekcie czego uszkodzili felgę i spadli na 6. pozycję. Finalnie załoga plasowała się na 17. miejscu w klasyfikacji generalnej. Za to życiowym osiągnięciem może pochwalić się Marcin Gagacki, jadący z Marcinem bliskim Mitsubishi Lancer Evo 9. generacji, który zajął 4. miejsce w klasyfikacji generalnej oraz 1. miejsce w klasie Open. Gratulujemy! A kto wygrał? Podium przejęły Fordy Fiesty, a w nich na pierwszym miejscu Grzesiu Grzyb z Robertem Hundla. Za nimi na metę dojechali Tomek Kuchar z Danielem Dymurskim, a trzecie miejsce należało się do Maćka Oleksawicza i Michała Kuśnierza. A pod stolicą Swobodę na moim ukochanym torze rallycrossowym Słomczynie odbyła się pierwsza runda Pucharu Toru Słomczyn organizowana przez Automobil Klub Rzemieślnik. Jest to impreza dla amatorów, gdzie każdy może wystartować, posiadając oczywiście prawo jazdy oraz samochód. Do Pucharu zgłosiło się ponad 50 załóg, a głównym wygranym był Kamieński Filip jadący Subaru imprezą. Za nim uklasował się Szymański Filip, także w Subaru, a trzecie miejsce zajęła załoga Michał Gąsior i Waldemar Gąsior w Mitsubishi Lancer Evo. Ten weekend w Słomczynie był mocno rajdowy, ponieważ dzień później, w niedzielę, odbyła się pierwsza runda Pucharu Polski Junior Bagi. Wystartowało 13 zawodników, a na podium stanęli Łukasz Grzybowski, za nim Artur Kołaciński, a trzecie miejsce należało się do Radosława Woźniaka. A w samej stolicy w niedzielę odbyła się impreza Rally Mazowieckie Szutry, organizowana przez Automobil Klub Centrum, gdzie zostało rozegranych 10 prób sportowych o nawierzchni różnych, co z bardziej jeszcze urozmaicało start. W imprezie zgłosiło się 39 załóg, przy czym niestety 6 załóg nie ukończyło rajd. Wygrana należała do Dariusza i Mateusza Chodzyńskich z Subaru Impreza. Na drugim miejscu klasowała się załoga Gąsior, znana nam już z Pucharów w Słomczynie, a trzecie miejsce należało się do Bartka Winiarka i Roberta Wójcika w Audi S2. To już wszystko w tym odcinku. Słyszymy się za tydzień. Cześć!